41. sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Witam wszystkich zebranych. Proszę o zalogowanie się. W obecnej chwili mamy stan 20. Zbigniew Chojecki. Więc mamy niezbędne kworum na dzisiejsze decyzje uchwały były prawomocne. Dzisiejsza w trybie zdalnym sesja zwołana została w oparciu o artykuł 15 ZZX ustawy, ustęp 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwałę nr 38 łamane na 434 łamane na 22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie obradowania w trybie zdalnym. Bardzo proszę, jeżeli będziemy mieli możliwość, bo zgłaszało parę osób dzisiaj brak możliwości połączenia, brak internetu, żeby jednak ci, którzy są w czasie głosowania, włączali obraz. Nikt nie zgłaszał swojej nieobecności. Na razie nie ma jeszcze tylko pana Zbigniewa Chojeckiego. Na sekretarza obrad powołuję pana Łukasza Młynarczyka. Pan Łukasz Młynarczyk? Zdalnie. Zgadza się pan? Panie Młynarczyk? No to muszę kogoś innego powołać. Czyli może w takim razie poproszę panią Elżbietę Kozłowską. Tak? Dziękuję ślicznie, skoro nie możemy się dodzwonić do pana. Na początku bardzo bym poprosiła o zabranie głosu panią przewodniczącą Ilnicką Mądry, ponieważ zgłaszała taką prośbę. Pani Mario, prosimy, pani przewodnicząca. Halo, czy my mamy głos? No i może się zgłosi chwilę później i o zabranie głosu prosił również pan marszałek. Madziu? O, jest już pani. Madziu? O. Halo? To w takim razie poproszę o zabranie głosu pana marszałka Olgierda Geblewicza, a panią przewodniczącą w momencie, kiedy się pojawi. Z telefonu, wiesz? Sobie poradzić. Szanowna pani przewodnicząca, ja chciałbym poprosić o głos w dwóch tematach. Pierwszy, radosny, chciałem w imieniu własnym i w imieniu całego zarządu wszystkim kobietom, które są na tej sali, szanownym koleżankom radnym, szanownym paniom, które na co dzień nas wspierają w pracy. Wszystkim kobietom, które nas słyszą i wszystkim mieszkańcom, mieszkankom Pomorza Zachodniego życzyć wszystkiego, co najpiękniejsze w tym dniu szczególnym. Mówię to w szczególności jako przedstawiciel płci brzydkiej, z ogromną wdzięcznością i ogromnym szacunkiem za wiele, wiele ciepła, serdeczności, ale i cierpliwości dla nas przez cały dzień. Drogie panie, wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń. Drugą rzeczą, którą chciałbym podnieść i o której muszę wspomnieć i powiedzieć. Szanowni państwo, wczoraj pochowaliśmy dziecko Mikołaja Filiksa. Dziecko, które od 29 grudnia 2020 roku zostało z premedytacją bezwzględnie i nielegalnie zaprezentowane opinii publicznej, całemu społeczeństwu, jako
ofiara pedofilii. W tym celu użyto całej zorganizowanej machiny propagandowej i politycznej podległej rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Skrzywdzone dziecko zostało wykorzystane, skrzywdzone dziecko, które powinno być z całą stanowczością państwa chronione i objęte szczególną formą ochrony, zostało wykorzystane w celu politycznego ataku na mnie, na Urząd Marszałkowski, na matkę, na Platformę Obywatelską. Nie poradziło sobie. Dlatego proszę wszystkich przyzwoitych ludzi, którzy są dzisiaj na tej sali, o powstanie i uczczenie pamięć Mikołaja Mintoncisza. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do... Jest już pani przewodnicząca Ilnicka-Mądry. Pani Mario, zapraszam. Oddaję pani głos. Pani przewodnicząca. No na razie mamy problem, więc pozwólcie państwo, że przejdziemy do porządku obrad. W momencie, kiedy pani przewodnicząca się zgłosi, to oddam jej głos. Porządek obrad wszyscy państwo otrzymali pocztą elektroniczną. Wpłynęły dwa wnioski. Wniosek numer pierwszy to jest wniosek Komisji Skarg i Wniosków i Petycji dotyczący wprowadzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy i proponowałabym wniesienie tego jako punkt 9. I punkt kolejny to jest wniosek Zarządu Województwa dotyczący wprowadzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w trybie dotacji celowej gminie Manowo jako podpunkt 11. Wniosek pierwszy, czyli wniosek Komisji Skarg i Wniosków, petycji zgłosił pan Ireneusz Rogowski. Czy chciałby pan zabrać głos? W takim razie proszę o przyjęcie zmiany w porządku obrad i przystąpienie do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały obrady sejmiku? Dobrze. Proszę. No jest w ogóle problem z internetem, więc proszę jeszcze o podniesienie ręki, dlatego żebyśmy widzieli dokładnie, kto jest za, kto nie oddał głosu elektronicznie. 5, 6, 7, 8. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jest jedna osoba wstrzymująca się, więc przyjmujemy, że 28 osób jest za, nikt nie jest przeciw, jedna osoba wstrzymała się. I wniosek drugi to jest wniosek Zarządu Województwa dotyczący wprowadzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w trybie dotacji celowej gminie Manowo. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tejże uchwały? Tam są cztery. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Rozumiem, że wszyscy 29 osób jest za wprowadzeniem tegoż projektu. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby złożyć jakiś wniosek o zmianę porządku obrad? Nie widzę.
Przechodzimy do procedury głosowania nad wprowadzeniem głosowych. A już były, przepraszam bardzo. Czy możesz? Tak? Nie wiem, jest jakiś pogłos. Przyjmujemy protokół z ostatniej sesji sejmiku. Projekt protokołu z ostatniego posiedzenia wszyscy otrzymali pocztą elektroniczną. Czy są jakieś uwagi, wnioski o zmianę? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej głosowania sesji? Głosowania są, a w ogóle nic nie słychać. No ja też nic nie słyszę. Słyszę. Ja właśnie patrzę, że już jest, nawet jest... Jest bardzo duży problem z głosem. Nic nie słychać. Ja również nic Krysiu, nie słyszę. Nic nie słyszymy. Nic nie słyszę i w dodatku nie działa mi w ogóle w tym laptopie możliwość zalogowania się. Wobec powyższego proszę pokazywać się i zgłaszać ręką, dobrze? Bo inaczej dzisiaj nie poprowadzimy, bo jest jakiś problem generalny z internetem i brakiem połączenia internetu, nie tylko państwa, ale nawet zwłaszcza z tego, co widzę. Tak jest. Nie tylko my, ale oni też mają problem. Bardzo proszę włączyć ewentualnie obraz i zgłaszać to ręką. Tak? Słyszałam pana Chojeckiego, więc nie wiem, czy jest już też na sesji. W każdym razie głosowanie nad protokołem. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Pięknie, dziękuję. Jestem za. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za. O, dzień dobry pani przewodnicząca, dziękuję. Wszyscy za, z wyjątkiem pana, jednej osoby nie mam nadal pana Chojeckiego, wobec powyższego 29 osób jest za. Pani przewodnicząca, może... Tak, bardzo proszę, już prosiłam, wywoływałam panią parę razy. Zapraszam. Nie słyszałam. Dzień dobry państwu. Serdecznie państwu wszystkich witam i dziękuję pani przewodniczącej za rozpoczęcie dzisiejszej drugiej sesji w tym roku naszego sejmiku. Dziękuję państwu za również udzielenie mi zgody na przekazanie czynowania tej sesji przez panią zastępczynię, przez panią Teresę Kalinę. Dziękuję państwu również za ten sposób wyrażenie takiego pewnego rodzaju widzenia pewnej niesprawności, żeby tą sesję poprowadzić w podobny sposób, jak bywało w tej kadencji wcześniej. Dziękuję jeszcze raz państwu bardzo za to, żeby tą sesję mogła prowadzić pani wiceprzewodnicząca. Będę brała udział w głosowaniu wszystkich projektów uchwał, ale również, jeśli państwo pozwolą, w formie podnoszenia ręki. Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Przechodzimy do rozpatrywania projektów uchwał. Trzy pierwsze uchwały są w zasadzie jednobrzmiące w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Miasto Szczecin z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2013 roku programu polityki zdrowotnej. Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina. Podobnie jest uchwała dla miasta Kołobrzegu i miasta Koszalina. Jeżeli projekt tej uchwały macie państwo na stronie druk numer 473, łamane na 1, łamane na 23. Ja byłem, słuchałem bardzo. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chce zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowały dwie komisje: Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu i Spraw Samorządowych. Czy przewodniczący komisji chcą przedstawić informację z przebiegu dyskusji, zabrać głos? Nie widzę. Czy przewodniczący innych komisji
Nie widzę, dziękuję. Czy szefowie klubów chcą zabrać głos? Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Dziękuję. Wobec powyższego przechodzimy do procedury głosowania w sprawie uchwały udzielenia pomocy finansowej gminie Miasto Szczecin z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 roku programu polityki zdrowotnej, program dofinansowania na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrójowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Maria Iliska Mądry za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się... Andrzej Suboczy jest przeciw? Dobrze. Czyli jedną mamy osobę przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wobec powyższego... Dwie osoby nie uczestniczyły w głosowaniu. Czyli mając... Dobrze. Jedna osoba jest przeciw, dwie osoby nie uczestniczyły, czyli 26 osób jest za. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, mam pytanie techniczne. Czy jeżeli głosujemy na tabletach w systemie e-sesja, to wystarczy? To jest zanotowane? Tak, jeżeli jest i to się nam pokazuje na naszym wydruku. Jeżeli nie, to prosiłam, żeby podnosić rękę. Wtedy będziemy liczyli. Będę robił tak? Jedno i drugie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam bardzo, ale mam nadzieję, że zostałam odnotowana jako nie biorąca udziału w głosowaniu. Czyli trzy osoby, bo czyli w tej sytuacji jest 20. Ja również nie brałem udziału w głosowaniu. Czyli cały klub nie bierze udziału. Ja również nie brałem udziału w głosowaniu. Dobrze, czyli jedna osoba jest przeciwko. Klub liczący członków 11 osób nie głosowało. 10, tak? Czyli pozostałych 29 odjąć 11. To jest 18 osób jest za. Podobnie analogicznie przedstawia się sytuacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Miasto Koszalin. Czyli głosujemy. Kto jest za podjęciem uchwały? Maria Iliska Mądry za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Pan Suboczy jest przeciw. 10 osób rozumiem, że nie głosuje. Wobec powyższego uchwała została podjęta. I analogiczna uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Miasto Kołobrzeg na dofinansowanie programu. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Maria Iliska Mądry za. Ja też jestem za i też mi tablecik wysiadł. Kto jest przeciw? Pan Subocz 1. Klub się wstrzymał PiS-u od głosowania. Wobec powyższego analogicznie mamy 18 głosów za, 1 przeciw i brak głosów 10 osób. Dziękuję bardzo. W sprawie określenia zasad w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które w roku 2023 przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt uchwały to druk 476/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Zapraszam pani marszałek Anna Bańkowska. Szanowna pani radna, szanowni państwo radni. Podobnie jak w poprzednich latach, zgodnie z planem finansowym PFRON na rok 2023 dla samorządu województwa zachodniopomorskiego środki, które zostały wyliczone według określonego algorytmu na realizację zadań w naszych zakładach aktywności zawodowej w województwie zachodniopomorskim wynoszą w tym roku 27 072 253 zł. I w tym środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej to jest prawie 22 miliony. Czyli podobnie jak w poprzednich latach dla naszych zakładów aktywności to jest w Kołobrzegu, Stargardzie, Goleniowie, Dobrej, Kamieniu Pomorskim, Juchowie, Choszcznie, Gryfinie, Wałczu i Karlinie. Te pieniądze będą przekazane. Dziękuję bardzo.
Projekt pozytywnie zaopiniowały dwie komisje: Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu i Spraw Samorządowych. Czy przewodniczący komisji chcą przedstawić informację z przebiegu dyskusji na posiedzeniu komisji? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji chcą zabrać głos? Dziękuję. Czy szefowie klubów chcą zabrać głos? Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Dziękuję bardzo. Wobec powyższego przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które w 2023 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Maria Iliska-Mądrys za. Odziska-Motyl za. Jacynowica. Dziękuję. Andrzej za. Da. Super. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Rozumiem, że 29 osób. Aha, nie biorących udział? Dobrze. 20 głosów za. 14. Aha. Nie, no, chyba wszyscy są za. Ale jest pani. Szymańska była za. Wszyscy są za. Wszyscy Andrzej Subot za. No właśnie. Andrzej za. Więc wobec powyższego proszę zresetować tablety, żeby ewentualnie można było głosować w ten sposób. Bo ja zrozumiałam według mojego, że wszyscy byli za. A tu mam 14. 29 osób za. Dziękuję bardzo. Ponieważ u nas na sali sesyjnej działa wszystko, więc bardzo proszę, żebyście Państwo jeszcze raz zresetowali tablety i być może przyniesie to skutek, bo widzę, że pani Krystyna Kołodziejczyk już jest. No dobrze. Już ją widać. Dzień dobry. Ja przepraszam, najpierw pani przewodnicząca, czy mnie słychać? Andrzej Niedzielski? Już cię widać i słychać. Tak, ale ja działam z mojego telefonu komórkowego, bo z tabletu nie działam. W związku z tym w takim ograniczonym zakresie nie wszyscy... Wobec pierwszego proszę tylko zgłaszać, tak? Słownie tak, również. Dobrze. Okej. Okay. Kolejna uchwała w sprawie rozwiązania zespołu szkół specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym Słoneczko w Kołobrzegu oraz likwidacji wchodzących w jej skład szkół. Projekt uchwały to druk 477/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Zapraszam pana marszałka Wziątka. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni. W październiku ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o zamiarze likwidacji zespołu szkół specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym Słoneczko. Opinię negatywną do tej naszej uchwały podjął kurator oświaty w Szczecinie. Od tej opinii, tego postanowienia odwołaliśmy się, zaskarżając ją do ministra edukacji. Minister edukacji wydał postanowienie, cytuję, uchylić zaskarżone postanowienie zachodniopomorskiego kuratora oświaty w całości i pozytywnie zaopiniować zamiar likwidacji. Mając pozytywną opinię ministra, w tej chwili przystępować możemy do dalszej procedury związanej z likwidacją tej szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Czy przewodniczący komisji chce przedstawić informację z przebiegu dyskusji? Pani przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, komisja przy 5 głosach za, 2 przeciw i 0 wstrzymujących się, przy jednej radnej nie głosującej, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji chcą zabrać głos? Dziękuję. Szefowie klubów, zapraszam pana przewodniczącego Rafała Niebórskiego. Bardzo proszę. Pan Carewicz, bardzo proszę. Włączyć głos proszę. O już. Już. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Witam panią przewodniczącą. Szanowni państwo, ja bym nie chciał wracać do historii sanatorium uzdrowiskowego, w zasadzie szpitala uzdrowiskowego Słoneczko.
a to jest historia naszego miasta, historia Kołobrzegu. Ja w tamtej kadencji pamiętam wtedy, kiedy był ograniczany nabór do naszego szpitala uzdrowiskowego dziecięcego. Pamiętam wtedy, kiedy żeśmy rozmawiali, wtedy ówczesna pani członek zarządu Anna Mieczkowska zapewniała nas, że nie idzie to w żadnym kierunku likwidacji szpitala uzdrowiskowego w Kołobrzegu. Dzisiaj stoimy przed dylematem następnego kroku, bo dzisiaj likwidujemy szkołę. To ja takie zadaję przewrotne pytanie. Co będzie wart ten szpital uzdrowiskowy bez szkoły? To jest jedna rzecz. Chciałbym uzyskać odpowiedź na to, co dalej z obiektem nasze uzdrowisko będzie robiło. Czy ono będzie pracowało w celach komercyjnych, czy może zostanie sprzedane? Szanowni Państwo, w którą stronę my idziemy? Wieki służyło jako szpital uzdrowiskowy w naszym mieście. Dzisiaj w zasadzie nawet zaprzeczamy sami sobie, bo jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy, że nigdy nie będziemy szli w kierunku likwidacji Słoneczka. Czy może pan marszałek Wziątek odpowie mi, czy to idzie w kierunku zupełnie likwidacji? To ja będę miał następne pytania w tym kierunku. Czy pan marszałek mógłby mi odpowiedzieć? Jaką rolę będzie pełnił obiekt? To jest pytanie zasadnicze, bo to się nasuwa w kolejnych jak gdyby przemyśleniach, w którą stronę to ma pójść. Szanowni Państwo, ja powiem tak, na poprzedniej sesji powiedziałem, że dla mnie to, co powiedział pan marszałek, że wynik finansowy, wszyscy wiemy, na czym polega leczenie szpitalne i nasze uzdrowisko również jest szpitalem uzdrowiskowym. Czyli za każdym razem ten wynik finansowy musi być pozytywny, bo to sobie, czy możemy przeliczyć na finanse zdrowie naszych dzieci? Chyba nie. Naprawdę chciałbym uzyskać odpowiedź na to, w którym kierunku idziemy, co będzie z obiektem, może na tą chwilę. Pani wiceprzewodnicząca, czy pan marszałek słyszy i czy mógłby odpowiedzieć mi na to pytanie? Dziękuję bardzo, zadam pytanie. Z nieprzyjemnością odpowiem. Pan marszałek Geblewicz, zapraszam. Pani przewodnicząca, bardzo wzruszyła mnie troska przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości o dzieci. Przed chwilą uczciliśmy minutą ciszy ofiarę waszej polityki i uważam, że dopóki nie rozliczycie wszystkich tych, którzy do tego doprowadzili, jakakolwiek dyskusja z państwem nie ma żadnego sensu. Dlatego wzywam wszystkie odpowiedzialne siły polityczne ponad podziałami. Tak jak jest to w normalnych, cywilizowanych krajach, gdzie ludzi, którzy stosują niecywilizowane metody, po prostu z nimi się nie dyskutuje. Dziękuję bardzo serdecznie, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo i pan przewodniczący Rafał Niebórski, zapraszam. Czy to jest, panie marszałku, język dyskusji? Po drugie, pan mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, a aparacie państwa, pan mówi. Ale z tego, co ja wiem, co moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości wiedzą, co wie opinia publiczna, pan Krzysztof F. był pańskim pracownikiem. Oczywiście nie mówię, że teraz dalej jest, bo nie jest już, ale był pańskim pracownikiem, nie był pracownikiem Prawa i Sprawiedliwości. I tak na końcu, bo ja krótko, tu nie będę w ogóle dyskutował w tym temacie. Zacytuję panu pana lidera wypowiedź 13 kwietnia 2012 roku. Donald Tusk, wolałbym się nie urodzić, niż na grobach zmarłych budować swoją karierę polityczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypominam, że dyskutujemy w sprawie rozwiązania zespołu szkół specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym Słoneczko. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pan Henryk Carewicz, ponownie poproszę. Proszę włączyć głos. Na samym dole jest ikonka. Już mam. Ja mam takie pytanie do pana marszałka. Panie marszałku, dzisiaj dyskutujemy na temat sanatorium uzdrowiskowego Słoneczko, a pan mówi mi o sytuacjach politycznych. Ja chciałbym, żebyśmy się dzisiaj
pochylili, żeby pan mógł mi odpowiedzieć na pytanie, co dalej będzie z obiektem. Czemu będzie służyło? Dlaczego nie realizujemy lecznictwa uzdrowiskowego, które tam przez wiele lat było realizowane? Na to bym chciał dzisiaj usłyszeć. Na sprawy polityczne możemy podyskutować, ale myślę, że dzisiaj skupiamy się nad problemem naszego szpitala uzdrowiskowego. To jest bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Tak? Ta polityka ja nie ma nic wspólnego tu. Ja widzę, że pan Carewicz pan nie zrozumiał, więc ja chciałbym tylko w trybie ad vocem. Panie Carewicz, w imieniu swoim ani całej formacji politycznej nie przeprosił pan za śmierć dziecka. Do tego czasu nikt z wami nie będzie dyskutował. No, dziękuję bardzo serdecznie. Niech pan najpierw odrobi lekcję. Wyrzućcie wszystkich bandziorów z mediów publicznych, a wtedy może wrócimy do normalnej, poważnej dyskusji z tego typu zrzeszeniem osób, które w sposób zorganizowany, wraz z siedzącymi tu na sali jeszcze zabierającymi głos, zorganizowali tą całą machinę. Nie będziemy dyskutować. Dziękuję bardzo serdecznie. Tak zachowałby się każdy przyzwoity człowiek. A każdy przyzwoity człowiek, nawet z tego ugrupowania, powinien wyjść i przeprosić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pan Maciej Kopeć, zapraszam. Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, no trudno nie zgodzić się z Panem Radnym Carewiczem, który reprezentuje mieszkańców Kołobrzegu i że ta dyskusja toczy się wokół jednego z punktów tej sesji. Nie jest jakby konferencją prasową, dyskusją o czymś innym, tylko pytaniem radnego do Pana Marszałka w konkretnej sprawie. Stąd jest prośba, żeby nie zasłaniać się tymi kwestiami, a po prostu odpowiedzieć, bo tego oczekują mieszkańcy Kołobrzegu. Od pana marszałka, niezależnie od tego, kto jakie barwy polityczne prezentuje. Także to jest jakby zupełnie inna kwestia. Tak? Ja też proszę, żeby po prostu tego nie mieszać. Tak naprawdę jest to jedyne pytanie, które dzisiaj padło i nie szkodzi, żeby ktoś po prostu na to pytanie odpowiedział, kto tak naprawdę reprezentuje władzę województwa. Skoro została podjęta przez państwa decyzja o likwidacji, to jakby w konsekwencji rodzi się słuszne pytanie, co dalej z tym obiektem, uzdrowiskiem, skoro tam szkół nie będzie. Także prośba dalej jest podtrzymywana, żeby po prostu odpowiedzi udzielić. Dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkół specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym Słoneczko w Kołobrzegu oraz likwidacji wchodzących w jego skład szkół? Andrzej Niedzielski za. Marianicka Mądrzyk za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Henryk Carewicz przeciw. Kalina Szymańska przeciw. Jacyna przeciw. Przeciw. I tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czyli przeciw, z tego co ja wyliczyłam, to mamy 11 osób, czyli 18 osób jest za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie województwa zachodniopomorskiego do Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie badań i innowacji. Projekt uchwały to druk 478/1/23. Wpłynęła autopoprawka zarządu, która dotyczy korekty legislacyjnej w treści uchwały. W paragrafie pierwszym było Europejska Sieć, a powinno być Europejskiej Sieci. Czy przewodniczący zarządu chciałby zabrać głos?
Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowały dwie komisje. Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych i Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej. Czy przewodniczący komisji chcą przedstawić informację z przebiegu dyskusji? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji chcą zabrać głos? Dziękuję. Czy szefowie klubów? Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie województwa zachodniopomorskiego do Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie badań i innowacji? Andrzej Niedzielski za. Pani Jacyna Modyl za. Kodzieńska Motyl za. Jacyna Wit za. Kalina Szymańska za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Pan Douglas jeszcze nie wiem, jak głosował. Za. Czyli jestem za, tak, jestem za. Nie widzę nikogo przeciw i nikogo wstrzymującego jestem się. Jestem za. Czyli 29 osób za. Dziękuję bardzo. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu pod nazwą Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Projekt uchwały to druk 479 łamane na 1 łamane na 23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chce zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowały Komisje Budżetu Spraw Samorządowych i Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej. Czy przewodniczący komisji chcą przedstawić informację z przebiegu dyskusji na posiedzeniu komisji? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji chcą zabrać głos? Dziękuję. Czy szefowie klubów? Dziękuję. Ktoś z radnych? Dziękuję bardzo. Wobec powyższego przystępujemy do procedury głosowania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu pod nazwą Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Jacyna Wit za. Marynicka Mądrysz za. Andrzej Niedzielski za. Tu widzę. 29 osób za, bo nie widzę, czy ktoś przeciw jeszcze, przepraszam, bo z tego co liczyliśmy. I ktoś się wstrzymał? Dziękuję państwu bardzo. W sprawie powierzenia gminie Mieszkowice prowadzenia zadania publicznego województwa zachodniopomorskiego. Projekt uchwały na stronie, to druk 480 łamane na 1 łamane na 23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chce zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowały trzy komisje. Komisja Budżetu Spraw Samorządowych, Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Czy przewodniczący komisji chcą przedstawić informację z przebiegu dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji? Dziękuję. Czy szefowie klubów chcą zabrać głos? Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Dziękuję. Wobec powyższego przystępujemy do procedury głosowania w sprawie powierzenia gminie Mieszkowice prowadzenia zadania publicznego województwa zachodniopomorskiego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Jacyna Wit za. Dziękuję. Andrzej Niedzielski za. Z tego co widzę, to chyba wszyscy za. Ale zapytam, kto przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję, czyli 29 osób jest za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. W tej chwili debatujemy nad uchwałą, którą żeśmy wprowadzili na początku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Projekt uchwały to druk 482 łamane na 1 łamane na 23. Projekt pod obrady wniosła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Czy przewodniczący komisji chciałby? Zapraszam panie Ireneuszu. Pan Ireneusz Rogowski, proszę bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni radni, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przy 4 głosach za i 2 osobach niegłosujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, który
postanawia nie uwzględnić wniosku dotyczącego wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy, który był skierowany pod obrady naszej komisji przez Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców w Warszawie, Polską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z Piastowa oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców w Koszalinie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy przewodniczący innych komisji chcą zabrać głos? Dziękuję. Czy szefowie klubów? Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Dziękuję. Przystępujemy do procedury głosowania w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Douglas za. Carewicz za. Dziękuję. Skamorny za. Rogowski za. Chyba wszyscy znowu. Kto jest przeciw? Jacynowicz za. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czyli 29 osób za podjęciem uchwały. W sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy albo egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem. Projekt uchwały to druk 481/1/23. Czy przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowały dwie komisje: Budżetu i Spraw Samorządowych oraz Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Czy przewodniczący tych komisji chcieliby przedstawić informacje z przebiegu dyskusji? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji chcieliby zgłosić uwagi? Dziękuję. Czy szefowie klubów chcą zabrać głos? Dziękuję. Ktoś z radnych? Dziękuję. Wobec powyższego przystępujemy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy albo egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem? Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Douglas za. Dziękuję. Jacynowicz za. Dziękuję. Karolina Szymańska za. Kosmal za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czyli 29 osób za podjęciem uchwały. Dziękuję. I w sprawie udzielenia pomocy finansowej w trybie dotacji celowej gminie Manowo. Projekt uchwały to druk 483/1/23. Czy w tej sprawie przedstawiciel zarządu chciałby zabrać głos? Dziękuję. Projekt pozytywnie zaopiniowały Komisje Budżetu Spraw Samorządowych, Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Czy przewodniczący komisji chcą przedstawić informację z posiedzenia komisji? Dziękuję. Czy przewodniczący innych komisji? Dziękuję. Czy szefowie klubów chcą zabrać głos? Dziękuję. Ktoś z radnych? Dziękuję bardzo. Wobec powyższego przystępujemy do procedury głosowania w sprawie udzielenia pomocy finansowej w trybie dotacji celowej gminie Manowo. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Douglas za. Andrzej Niedzielski za. Rogowski za. Samondy za. Witamy pana Chojeckiego. Cieszę się bardzo. Jest za podjęciem uchwały, rozumiem. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wobec powyższego 30 osób jest za podjęciem uchwały. I to są wszystkie projekty uchwał, jakie mamy przygotowane na dzisiaj. Dziękuję państwu za bardzo sprawne głosowanie. W punkcie 5 mamy informację zarządu i przewodniczącej sejmiku z działalności między sesjami, informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach. Informacje o działalności zarządu wszyscy otrzymali pocztą elektroniczną. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Ponadto do Biura Obsługi Sejmiku wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie za rok 2022 wraz z informacją uzupełniającą. Wszyscy radni otrzymali również pocztą elektroniczną. Informuję także, że w okresie od ostatniej sesji wpłynęło 5 interpelacji. Wszystkie interpelacje oraz odpowiedzi na nie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kolejnym punktem są interpelacja, zapytania radnych. Czy ktoś z radnych w skrócie chce przedstawić interpelację lub zapytanie? Przypominam o obowiązku zgłaszania pisemnej wersji. Dziękuję bardzo. Wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Dziękuję. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 41. sesji Sejmiku. Kolejna sesja zaplanowana jest na 26 kwietnia. Wobec powyższego pozwolicie Państwo, że na początku kwietnia są święta. Złożę Wam wszystkiego najlepszego. Spokoju, pogody bardzo. I przede wszystkim w gronie rodzinnym ich spędzenia. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie. Dziękujemy wzajemnie. My wszystkim Paniom życzymy. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Recording stopped. Do widzenia.